Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na otwarciu bardzo ważnego dla województwa kujawsko-pomorskiego odcinka drogi. Miejscowość Przechowo. 2 kilometry dróg łączących samą estakadę. 1,7 kilometra łącznic. 1,5 kilometra chodników. Budowa parkingów. Budowa przejścia podziemnego tutaj niedaleko. 1 kilometr ekranów akustycznych. Kolejna ważna inwestycja warta przeszło 77 milionów złotych, która będzie miała wpływ na rozwój tej części województwa, północnej części województwa, Świecia, okolic. Jest to inwestycja, która w przyszłości będzie również kompatybilna z budowaną drogą ekspresową S5. Inwestycje realizowane przez samorządy, przy wsparciu rządowym, przez Generalną Dyrekcję z pewnością wnoszą nas na zupełnie inny wymiar naszego rozwoju, rozwoju naszego regionu, rozwoju naszego kraju. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem, żeby podziękować. Mam przyjemność pracować już trzecią kadencję Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jak Państwo wiedzą, szczególnie zachodnia część naszego województwa cierpiała na brak inwestycji infrastrukturalnych i to, na czym najbardziej nam zależało, czyli inwestycja polegająca na budowie drogi S5, ona się toczy i ta droga z całą pewnością zostanie ukończona, ale poza nią jest cała rzesza istotnych inwestycji, między innymi choćby ta, na której się znajdujemy, bo wiedzą Państwo dobrze o tym, że tą estakadę najpierw trzeba było rozebrać, żeby ją na nowo postawić i ona jest szczególnie istotna i dla mieszkańców powiatu świeckiego, ale i powiatu tucholskiego i szczególnie ze względu na to, że liczymy na to, że rozwój gospodarczy, który po oddaniu S5 nastąpi, on też musi być dobrze skomunikowany. W imieniu powiatu świeckiego dziękuję za tę inwestycję. Ona dla naszego powiatu i dla całego regionu oczywiście jest absolutnie bardzo ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym, które usprawni cały ruch tutaj na naszym terenie, ale również zwiększy taki potencjał gospodarczy naszego powiatu. Jest to oczywiście bezdyskusyjne i za to bardzo dziękuję. Dziękuję również wykonawcy za to, że w tak sprawny i oczywiście terminowy sposób przeprowadził całą inwestycję, bo dzięki temu inwestycja oddana o czasie powoduje, że jest mniej uciążliwa dla mieszkańców. Tutaj podkreślam, że rzeczywiście ta organizacja i ruchu i całej budowy była bardzo sprawna. Praktycznie uciążliwość związana z tak dużą budową była prawie żadna.